Witajcie. Nazywam się Grzegorz Gawlik i dzisiaj będzie o wulkanach. Zasadnicze pytanie jest takie. Czy wszystkie wulkany wybuchają? Tak, choć nie w tym samym czasie. Ale by można było mówić w ogóle o wulkanie, to kiedyś musiał wybuchnąć, bądź dopiero wybuchnie i wtedy nazwiemy go wulkanem. Na przestrzeni milionów lat jedne wybuchały, inne poszły spać lub wygasły, budziły się nowe. Ale by istniał wulkan, wulkan musi wybuchnąć. Więc tak, wszystkie wulkany muszą wcześniej czy później wybuchnąć, by były wulkanami. Są wulkany, które wybuchły tylko raz w historii i nigdy ponownie to się nie zdarzyło, ale większość wulkanów wybucha przez pewien okres czasu. No ale jakie to są wulkany? Aktywne, wygasłe, uśpione. Czym to się różni? Przede wszystkim czasem. Są różne definicje. Jedne twierdzą, że wulkan aktywny to jest taki, który wybuchł na przestrzeni ostatnich 10 tysięcy lat, inni twierdzą, że 1000 lat. Ale no, ten wulkan aktywny to jest taki, który wybuchł stosunkowo niedawno. Przynajmniej te kilkaset lat temu miała miejsce chociaż jedna erupcja. No, na naszą ludzką wyobraźnię to słabo działa, bo my żyjemy lat zwykle mniej niż 100, więc twierdzenie, że wulkan, który wybuchł na przykład 10 tysięcy lat temu, jest wulkanem aktywnym, no nie brzmi z naszego punktu widzenia poważnie, ale musimy sobie zdawać sprawę, że w geologii ten czas jest liczony zupełnie inaczej. I 100 tysięcy lat czy milion lat to jest stosunkowo niedużo. Ale są też wulkany, które wybuchają bardzo często. Co roku, co miesiąc, co tydzień, codziennie. Jest ich niewiele, ale takie wulkany również istnieją. Są w końcu tak zwane superwulkany. Pewnie większość z nas słyszała nazwę Yellowstone, to jest superwulkan. On wiadomo, że jest aktywny, bo ma pod swoją powierzchnią jezioro płynnej magmy. I tenże wulkan wybucha raz na około 600-700 tysięcy lat. Ale wybucha regularnie i jest aktywny. Ale to jest super wulkan. Wulkan uśpiony to taki, który wybuchł kilkaset lat temu, może kilka tysięcy lat temu. Ale są okoliczności, które pozwalają uważać, że on znowu kiedyś wybuchnie. Na przykład są wyziewy wulkaniczne albo komora płynnej magmy. No i wulkany wygasłe. To takie, które nie wybuchły od wielu tysięcy lat, czasami nawet setek tysięcy lat i milionów lat. I nic nie wskazuje, że one mogą znowu kiedyś wybuchnąć. No to zobaczmy, jak wyglądają te wulkany. Aktywne, uśpione i wygasłe. Użyłem takiego pojęcia jak magma i prawie każdy z nas słyszał
słowa magma i lawa. Czy to jest to samo? A może to się czymś różni? Już odpowiadam. To jest prawie to samo, ale nie to samo. Magma to jest roztopiona skała, która znajduje się pod powierzchnią Ziemi, zazwyczaj w komorach. Magma, która znajduje się w komorze magmowej, czasami potrzebuje wydostać się na zewnątrz. Jest jej tam ciasno, wzrasta ciśnienie i szuka ujścia. Wtedy jest w stanie wytworzyć w ziemi komin wulkaniczny, rodzaj szczeliny, rury, by nadmiar tej magmy wyrzucić na zewnątrz w postaci lawy. Przy okazji dochodzi do odgazowania. Różne gazy trujące się wydostają, popioły wulkaniczne i na ogół po takiej erupcji znowu jest chwila spokoju. Aczkolwiek znamy wulkany, jak choćby włoską Etnę, czy wulkan również włoski Stromboli, które ciągle wybuchają, nigdy im mało. Takiej czapki to by się nawet nie powstydził król Julian. Król Julian? Któż to jest? Wy na pewno wiecie, skoro wiem nawet ja. A czapka przyjechała ze mną z Tanzanii, w której jest kilka bardzo fajnych wulkanów. A pod tymi wulkanami często rosną palmy i z tychże palm pochodzi ta czapka, z nich została wykonana. I przyjechała ze mną do Polski na głowie w jednym kawałku. O czapce już było, że jest z Tanzanii, ale koszulkę też mam wulkaniczną. Zobaczcie sami. Yellowstone. Park Narodowy Yellowstone. Wulkaniczny, ale jest tam też również bardzo dużo wspaniałych zwierząt. Them much more along riverbanks, and they're eating the grasses that are just exposed by the sun. Yeah, they're definitely. I mean, I believe that is a female with them, and hopefully she'll lead them. Yellowstone słynie z gejzerów. Jest ich tam najwięcej na świecie, prawie 500. A gejzery to zjawisko związane z wulkanami dosyć rzadkie. I cóż to takiego jest ten gejzer? Mianowicie przez kanał w ziemi wybucha gorąca woda. Jest to rodzaj źródła. Ta gorąca woda wybucha regularnie, w odstępach czasu. Co parę minut, co kilka godzin, tygodni, miesięcy, lat. Tak jak wulkany, gejzery czasami przechodzą w fazę uśpienia albo wygasają, gdzie indziej budzą się nowe. Ale tu ta powtarzalność, regularność do pewnego stopnia wybuchów wody jest bardzo ważna. Najbliżej Polski gejzery można zobaczyć na Islandii. Teraz widzimy, jak wybucha gejzer Strokkur na Islandii.
wybucha bardzo często, co kilka minut, ale na bardzo krótko. Wulkany mnie fascynują od dawna. Od 15 lat realizuję unikatowy projekt 100 wulkanów, który ma wiele sukcesów. Ale dzięki niemu poznałem bardzo dobrze wulkany i czuję się bardzo kompetentny w opowiadaniu o nich i w ich pokazywaniu. Bardzo się cieszę, że towarzyszyliście moim opowieściom o wulkanach, które są naprawdę fascynujące, niezwykłe. Pamiętacie pytanie, które na początku padło? Tytułowe pytanie. Czy wszystkie wulkany wybuchają? Powtórzmy. By można było mówić o wulkanie, on musiał co najmniej raz wybuchnąć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i być może do zobaczenia na jakimś wulkanie.